Uniwersytet III wieku to szansa na spełnianie marzeń, na przeżycie czegoś więcej, to branie i dawanie, czerpanie dobrej energii od takich samych ludzi jak my, ale i dawanie, co daje nam jeszcze większą satysfakcję, bo dawanie to dar. Największy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. W Polsce żyje obecnie ponad 6 milionów seniorów. Niech ten dzień dzisiejszy również będzie okazją do okazania się, że starzenie jest naturalnym procesem, który musi wiązać się z niemożnością prowadzenia aktywnego życia i samorealizacji, do zerwania ze stereotypem zrównującym wiek dojrzały z niedołężnością i niesamodzielnością. A żeby tak nie było, dlatego powstały Uniwersytety III wieku. Chwytacie tego przysłowiowego byka za rogi, bo wytyczacie sobie wciąż nowe, ambitne cele, a co ważne, z wielką aktywnością, zaangażowaniem do realizacji tych celów dążycie. Nie ma was nudy, zmęczenia, beznadziei, a ta aktywna postawa jest godna naśladowania, a że tak się dzieje, dowodem na to jest to, że każda inauguracja kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu III wieku odbywa się w otoczeniu nowych, rozpoczynających zajęcia studentów. Zawsze, kiedy słyszę ten hymn rozpoczynającego się roku akademickiego, łezka wokół mi się zakręca, bo przypominam sobie młode lata, ale okazuje się, że dzięki Uniwersytetowi III wieku można ponownie przeżywać te piękne, wspaniałe chwile i to jest ta też nadzieja dla nas, ludzi powiedzmy w średnim wieku na przyszłość, że czekają nas jeszcze ciekawe chwile w życiu. Muzeum Ziemi Mieszkowskiej wyczekuje Państwa w swoich murach, proponując zajęcia dla Państwa. Dla mnie ogromna satysfakcja przygląda się, jak Uniwersytet się rozwija organizacyjnie, zespoły działające, piękny zespół muzyczny, coraz piękniej nam tutaj ubarwia i myślę, że dalej będzie ubarwiał występy.